poniedziałek. Brzmisz jak odwrócony. Witamy w kolejnym odcinku Lekkostronniczego 50. Który odbywa się w poniedziałek. Proszę spojrzeć na Włodka, podkrążone oczy. One wszystko mówią o tym, co się działo w niedzielę. Dzień dobry, witamy Włodek Markowicz. Ale Włodek ma koszulę. Białą, bo białą. Niewyprasowaną, bo niewyprasowaną. A wiesz, kto ma zawsze wyprasowaną koszulę? Zawsze. Nieskazitelny wzrok? Można mieć nieskazitelny wzrok? Nie, nie sądzę. Nie wydaje mi się przynajmniej, żeby tak było. Wygląd. Można mieć nieskazitelny wygląd. Można? Nieskazitelny wygląd ma na pewno pani Kasia. A także Karol i Włodek prezentują panią Kasię. Prezentur Hasen Slawic. Kto zepsuje ci humor bardziej w poniedziałek? Kiedy masz kaca? Pan Andrzej! Czy to była kakofonia, czy to był kamerton? A czy to mogło być harmonia? Dysharmonia, powiedziałbym, tak. Może pozdrówmy kogoś na samym początku. Na samym początku, zróbmy to w poniedziałek, póki nie zapomnimy tego, bo jesteśmy na lekkim rauszu. Co to jest rausz? Rausz. Rausz? Rausz. Wiesz w ogóle, co to jest rausz? No rausz to jest właśnie to, co teraz mamy. Proszę bardzo. Szlausz. Pozdrawiamy cały oddział krakowski. Amnesty International, in Krakow. In Krakow. Yeah. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ale ty mnie wciąż zadziesz. Ty byłeś stąd. Facebook konsulasz Sarenki, to jest zajebista grupa. Dzisiejsza grupa na fejsie to jest znowu z tych, co się kończą na dziwko, ale ta jest świetna, strasznie nie. Mi się podoba. Tak, ona wybrałeś jest świetna. Grupę na tak. Dziwko? Na szosie miałem sarnę, więc wiem, co to życie na ulicy. Dziwko. Zajebista ta grupa jest. Pomówmy o czymś ciekawym. Pomówmy? Pomówmy. O polskich tłumaczeniach filmów zagranicznych. Wirujący seks. Szklana pułapka. Elektroniczny morderca. Przerwana lekcja muzyki. To jest taki film? No oczywiście. Z Angeliną Jolie dostała za niego Oscara. Zabójczy numer. To jest Lucky Number 11. Tak, film, który bardzo lubi Włodek. Ale ja wiem, dlaczego oni to robią. Bo jak, no właśnie. Na przykład, jakby przetłumaczyli słowo w słowo, to większość tych tytułów nie ma sensu w polskim naszym języku kochanym i muszą jakoś zmienić, a że mają prawo zmieniać, no i skoro zmieniają, to chyba mają prawo zmieniać, to zmieniają, oni w sumie sami tworzą ten tytuł od początku, oglądają film, patrzą o czym jest, ten film jest o elektronicznym mordercy, bo jak nazwijmy go, w 80-tych latach nie było komputerów, trzeba było go nazwać elektronicznym morderca, więc nazwijmy go elektroniczny morderca, ten film jest o jakimś numerze, czy ten numerek coś robi, tak, zabija ludzi, nazwijmy go zabójczy numer. Ten film jest o seksie, a jaki jest ten seks w tańcu, więc jaki jest wirujący, więc nazwijmy ten film, wirujący seks. Jeden film dobrze przetłumaczyć. London. Nie. To ten film to jest London. Mogę dostać innego prowadzącego, bo ja już... Ale mi się przypomniała jedna tylko taka dygresja odnośnie filmów. Strasznie fajnie zrobił Kubrick jeszcze kiedy żył, ponieważ zastrzegł... Kubrick? Stanley Kubrick zastrzegł sobie, że jego filmy, kiedy będą wyświetlane w jakichś innych telewizjach w innych krajach, mają zakaz wyświetlania z lektorem i muszą być wyświetlane z napisami. Kiedyś się strasznie dziwiłem, oglądałem na TVN Leśnienie i tam było. No bo... Czy Kubrick to jest ta osoba, która... A nie, to był Lynch. Lynch powiedział, że on sobie nie wyobraża oglądania jego filmu na telefonach komórkowych. Ludzie, którzy oglądają filmy na telefonach komórkowych... Get are real! Fucking, are f- Now, if you're playing the movie on a telephone, you will never in a trillion years experience the film. You'll think you have experienced it, but you'll be cheated. It's such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real. Tak jak mówiłem, jeden film fajnie przetłumaczyli. London. Popularny film. Film, który wszyscy znamy i Matrix. Kochamy. Karol. Matrix też dobrze przetłumaczyli. Jak będziesz nie wybijał z wątku, to nigdy nie powiem. Ty ze mną. Matrix był dobrze przetłumaczony. Mogli przetłumaczyć. Vote for Hope. Mogli przetłumaczyć. Macierz. Matryca albo Macierz. Macierz. Mogli. Cześć? Mogli, a nie. Ej, mogli. Stary, widziałeś Macierz? Zajebisty film. Macierz. Wow. Zabójcza broń. Lethal Weapon. Lethal Weapon. Dobrze przetłumaczony polski tytuł. No i będzie. Ale musimy przyznać rację, musimy przyznać swój hołd. Hołd. Złożyć hołd. Z tym, którzy robią lektorów do polskich bajek. Bo Shrek był super zlektorzony i faktycznie był, tak samo tej story, lepiej się oglądało z polskim lektorem niż oryginał w angielskim języku. Ale bardzo trafnie przyszedłeś ze Shreka, ponieważ zaraz mamy powiedzieć o zabawkach z dzieciństwa. Ja nie miałem nigdy Shreka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że miałem Eurobiznes. No jak byłeś mały, tak. Magię i miecz. Magiczny miecz. Magiczny miecz to mieli ci, którzy nie mieli sobie kupić magii i miecza. Ale miałem magię. Przepraszam, a czy ty miałeś magiczny miecz? Bo ja miałem magię i miecz. Ja nie miałem w ogóle, to była Bora. Znowu pozdrawiam Bora. Magię i miecz, no. Ja wiem, że tam jest dużo fanów. Gdzieś za kamerą jest dużo fanów magii i miecza. Jak i magicznego miecza. Chciałem powiedzieć jeszcze, że mam na sprzedaż bardzo dobrą. Dobrym zdaniem.
Uchowało się na strechu, jeszcze jest. I jeszcze oprócz tego. To było jeszcze dobrą zabawką z dzieciństwa, proszę bardzo. Resoraki były zajebistą zabawką, to jest fakt. I jeszcze ten taki miś, na którym się najpierw uczyło karate i obrywało się mu wszystkie kończyny. Ja nie miałem. Jak mogłeś nie mieć takiego misia? Miałem naklejki z gum turbo. Gum turbo nie było naklejek. To były tylko karteczki, nie było naklejek. To może mi się pomyliło z Transformers. Były takie gumy Transformers i to one były już naklejkami? Tak, ale one były droższe, bo gumy turbo były tanie. No tak, no gumy turbo były tak. Turbo nie miało naklejek? To były tylko te? Chyba nie miało naklejek, bo miało tylko obrazki. I co na tych obrazkach? No, samochody, no turbo! Get real! To nie były obrazki, to były naklejki. Miałem całą szufkę zaklejoną. To nie jest turbo. Może sobie sam przyklejałem. Mogłeś... No, ja tak robiłem. Poza tym grałem w nogę. No, grałeś. Chodziłem na siatkę, no okej. Co wy robiliście, jak byliście młodzi? O, wiem! Świetna zabawa, jak mi starszy brat naciągnął i miałem łuk. Zrobił mi łuk, miałem patyk. Z ciebie zrobił łuk? Nie. Ciebie naciągnął? Miałem patyk, on mi naciągnął, zrobił z sznurka cięciwe. I miałem łuk. Ale interesuje nas, co wy macie w swoich wspomnieniach zachowane z dzieciństwa, więc piszcie do nas na Kasia Mapaleka Stończy TV. Yes. A my tymczasem kontynuujemy naszą tradycję i opowiemy o prawie... Skąd? Z Federacji. USA. Proszę bardzo, Włodku, przeczytaj, bo nie pamiętasz. Yes, I will read. W Los Angeles. Oczywiście USA. Yes. Mąż ma prawo bić żonę pasem. Bardzo to dobrze. Już to już jest dobrze. Jest bardzo dobre. To już jest dobrze, chociaż tak. Jest tam coś ja dalej. Ja się zgadzam. Tam coś dalej jeszcze jest. O ile ten pas nie przekracza szerokością 3,6 cm. Ale żona może pójść na ustępstwo. I może się zgodzić, że wiesz co, Heniek, 3,8 jeszcze byłoby ok. I nawet fajnie mnie tak smyrało. Tutaj. Właśnie takim, tym takim akcentem. Pozytywnym. Lub nie. Chcieliśmy zakończyć, pożegnać się z wami, dokładnie, więc się żegnajmy. Tak. Ale nie, nie żegnajmy się tego oczywiście. Bo najpierw stwierdźmy rzecz oczywistą, oczywistą oczywistość. Czy oni wszyscy już są? Tak, oni są. Oni już są. Mhm. Mówiłem, że oni są. Czemu przekręcasz? Ja i tak wiem, że oni są. Lekko stronniczy. A jeszcze chciałem powiedzieć, że 21 maja jest piwo, na które byśmy wpadli i z wami byłoby miło, więc piwo i miło. Miło, że piwo.